Ruszam do Ratyzbony, jednak nie do Innsbrucka. W Innsbrucku jest niepewna pogoda i bardzo drogie bilety się zrobiły, więc jadę bliżej. A Ratyzbona jest pięknym miastem. To już mój, na dziewiątą? Tak, to tym będę jechał, do Ratyzbony. Zobaczyć, co za lokomotywa mnie będzie ciągnęła. Z tej strony jest wagon sterowniczy, a z drugiej strony będzie lokomotywa pchająca. Będzie ciągnęła ładnie pomalowany Siemens lokomotywka. Tym jadymy. Taka ładna pani maszynistka. O, właśnie ten jest do Ratyzbony mój. Jeszcze mam 30 minut, więc idę sobie kupić jakąś kawę. Na pierwszym piętrze pociągu regionalnego do Ratyzbony, czyli oprócz kiełbasy daniem regionalnym tutaj w Bawarii są pretzle. Ten jest z serem białym i ze szczypiorkiem, oczywiście do tego kawa. Koszt 30 euro. Po czasie pociągiem Regio dotarłem do Regensburga, czyli po naszemu Ratyzbony. Czekam, o, co tu będzie przyczepiał na tą stronę lokomotywy? Raczej nie. Teraz ma być troszkę jeszcze zachmurzone, ale później około 12 ma już wyjść słoneczko. Niby ma nie padać. Ja już mam przeziębione gardło od picia tych zimnych napojów na zimnym wietrze. Od Monachium tutaj jak jechałem, no to całe pola, tak jak już mówiłem, paneli słonecznych. Na każdym domu praktycznie panel słoneczny. Co, oni go podczepiają i on będzie zawracał? Chyba tak. Raczej tak. A faktycznie mój przyczepili, bo chyba jedzie w miejsce, gdzie nie ma elektryczności, czy tam linii elektrycznej. Ale czuć stary wizer przepalony. Zeżegnam moje Regio. A, tamta lokomotywa została elektryczna. O proszę, ja myślałem, że będzie razem z elektryczną lokomotywą pojedzie, ale tutaj jednak została. A z tej strony jest też wagon. Nie, a z tej strony nie ma wagonu sterowniczego. Dobra, idę na miasto. Okno podróżnika. Tam jest dworzec, tam dworzec przyjdę już, jak będę wracał. Teraz idę do miasta, mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Piękne niebieskie niebo, ale czuję, że będą piękne zdjęcia tej Ratyzbony. Nie wiem, jak to bardzo, z której strony jest centrum miasta, ale tu jest dworzec. Tam są autobusy. Chyba skorzystam faktycznie z autobusu do Starego Miasta, zobaczymy, bo nie wiem, po której stronie dworca jest, czy po tej, czy po tamtej, to Stare Miasto. Pięknie śpiewają ptaki
Idę parkiem skrótem do Kamiennego Mostu. Do centrum jest około kilometra. Wyszedłem na dobrą stronę. Pogoda mi się zrobiła po prostu bajeczna. Na to, co tu widziałem, tą wodę, ten most kamienny, tę piękną katedrę ratyzbońską. Oczywiście na temat Ratyzbonu nie za dużo wiem, ponieważ nie była ona w ogóle w moim planie. Był Innsbruck, ale dobrze, że przyjechałem tutaj. Jestem o 12, może być jakiś hejnał z wieży Starego Miasta. Jest po 11, więc na Starym Mieście może zostanę faktycznie do 12. Ale jak tu ptaki śpiewają. Że most kamienny, który tutaj jest przez wiele lat, był przykładem dla innych budowniczych mostów kamiennych, między innymi dla mostu kamiennego w Pradze. Wybudowany był bardzo szybko, jak na tamte lata. On był budowany tam w latach w XII wieku. Chyba 11 dni, ale dobrze pamiętam. No ale dobra, nie będę tutaj się mądrkował. Ten most był budowany 11 lat. Dobra, to tak właśnie coś... Co za bzdury gadam, 11 dni to nawet dzisiaj nie jest możliwe wybudowanie. Będę wchodził na Stare Miasto. Piękny budynek. To jest to, co ja lubię. Malutkie miasto stare, kompaktowe uliczki. Widzę już chyba czubek katedry. O, i wąziutkie uliczki. Jestem w raju. Dobrze, nie pamiętam tego Innsbrucka. Zwłaszcza, że tam, jak już mówiłem, pogoda niepewna. Chociaż pewnie... Dobra, nie istotne. Ale katedra jest cały czas w remoncie. Jak widziałem ją w 2022 roku, z postu jakiegoś też była w remoncie. Widzę, że jest nadal w remoncie. Ale nieważne, idziemy. Jutro rozpoczynam powrót przez Berlin. Najważniejszą rzeczą tego powrotu, najważniejszą akcją tego powrotu będzie pobicie mojego dotychczasowego rekordu na lądzie. Mam nadzieję, że jutro osiągnę 300 km na godzinę. Pomiędzy właśnie Monachium a Norymbergą jest ta bardzo szybka linia. Lecę na szybko do tego mostu, bo mówię, jest pogoda, a tam są piękne widoki. Oj, tu jakie... Tu straszy. Kontynuujemy spacer wąską uliczką Ratyzbony. Piękny wykurz. Co to za budynek? Kościół. Kościół. Do jednego z kościołów muszę wejść. Na pewno też do katedry. Jest podobno prześliczny w środku. Jest wieża katedry. Oj, w remoncie. Dziwny budynek.
budynek. Co to w ogóle? To są jakieś okna, nie? To jest centrum handlowe jakieś. No, strasznie dziwny ten budynek w takim miejscu. Ale dobra. No, za Krupówkach też postawili straszydło. Tutaj tędy można wejść, ale dobra, budynki sobie zostawię, wchodzenie do budynków na koniec, jak najpierw most i pogoda. Widzę, że jest całkowicie w remoncie. Mogliby ją nie remontować, jak ja przyjeżdżam. Jej. Jej, ją. No, jest potężny budynek. Piękny. O wow. O wow, i przy tym niebieskim niebie jest moc. Za 15:12. Z tyłu mam już rynek. Widziałem go, za chwilę do niego pójdę. Ale tutaj mamy City Tour. Przejażdżka po mieście, ciekawe kosztuje takie city tour. Musiałbym się dowiedzieć, kurczę. Nie, bo to mi też zajmie czas. Ja tak wszystko na nogach sobie zrobię. Przejdę się jeszcze za tą bramę. Zobaczyć, co tutaj jest. Zapomniałem tego kijka wziąć do telefonu, muszę go w rękach nosić. Tam w tle kolejny kościół, tu widzę kolejny kościół. Tu kolejny. Było takie zagłębie kościołowe tutaj, widzę. Odwiedzę je wszystko, jak załatwię najważniejszą część tej wycieczki, czyli most. Ten budynek, pod którym przechodziłem, no od tej strony piękny. I ten kadr tutaj jest przecudowny. Nie wiem, gdzie idę, po co idę, ale idę. O, proszę. Tu myślę, że jest hacjenda księży i księżniczek. Tak, ordynariat. Biskupi w Regensburgu. Nie wiem, czy tutaj to już chyba czyjeś podwórko, nie wejdę. To jest jakiś zabytkowy budynek. No dobra, pójdę tędy. Mam jeszcze w sumie 10 minut. Policzę, że może coś tam będzie grało na placu ratuszowym. Stronę iść, nie, tu jest galeria, tu nad wodę, nie, no pójdę tędy. Wąskie, piękne uliczki, witryny sklepów na wysokości, tam jest woda, czyli tam będzie gdzieś most, woda, to jest Dunaj, tutaj płynie rzeka Dunaj. Dunaj? Dobra. Bo może gadam głupoty? No nieistotne tam. Chodzi o obraz. Tego co mówię teraz, można wyciszyć. Wiele miast europejskich może poszczycić się tym zabytkiem.
pozostałość po Porta Praetoria, czyli brama wjazdowa do jednostki wojskowej, jakbym to dzisiaj powiedział, czy do garnizonu. Już w 179 roku stacjonowały tutaj wojska rzymskie. Te wielkie kamienie to jest właśnie pozostałość bramy wjazdowej. O, magnes muszę kupić. Piękny. Tak ta brama wyglądała w tamtych czasach. Legionar, czyli Legion Castra Regina. Piękny kamienny mur. Wielkie kamienie. I z tej strony to pięknie wygląda. Porta Praetoria, Castra Regina, 179 rok. Dalam się, ale jest piękny widok. Muszę powiedzieć, że mimo jakbym miał możliwość odwołania wyjazdu, czyli zwrotu za bilety, zwrotu za hotel, to biorąc pod uwagę prognozy pogody, jakie widziałem w dniu wyjazdu, to chyba bym zrezygnował z tego wyjazdu i popełniłbym tragiczny błąd. Pogodynek proponuję nie używać. Nie dość, że się nie sprawdzają, nawet na jeden dzień przed praktycznie pogody to jest tylko wróżenie z fusów. Bo jeszcze dzisiaj rano miało tu padać do godziny 12, ale jak już siedziałem w pociągu, to się okazało, że już nie będzie padać. Taki ładny, mały autobusik. I tu pewnie jest zejście do mostu. Dobra, pójdę tędy. A wrócę tamtędy. Chyba, że wejdę ulicą, żeby mnie tu coś nie potrąciło. Ależ piękne uliczki. Katedra od przodu. Akurat pod słońce, ale... Idę tu. Kolejna piękna, wąska uliczka. Miałem dojść do tego mostu, jak będzie ładna pogoda, to już chmury przyszły. Mam nadzieję, że wróci słońce, które miało być od godziny 12. Tak, jestem nad Dunajem, potwierdzam. O, 12, dobra. W katedrze biją dzwony. Oj, panie przestały mi tu śpiewać, jak wyszedłem. Dobra, muszę się czegoś napić właśnie. Już mi zaschło w gardle od tego gadania. Cudo, po prostu cudo architektoniczne.
ile to trzeba mieć szczęścia w życiu, żeby się w takim miejscu urodzić. To jest ratusz, podejrzewam. Chyba tak. Za jegomość El Sombrero z tyłu. Co to ten Don Juan da Austria? O proszę. Witam panie, ale mu ktoś klapka zawiesił na tym. No co za El Sombrero. Sombrero. Dobra, ja idę faktycznie do tego mostu, bo nic nie gra o 12, tylko dzwony biją. Czuję, że mi się klisza skończy dzisiaj w aparacie. Ależ cudo są te wąskie uliczki. Ups. Ups. Jezu, takie zwierzę chyba męczą. Dobra. Gdzie jest Dunaj? Oła. Cudo. No te kamienice tutaj to jest po prostu przecudo. O, i tu jest zajście na Dunaj, więc tędy zejdę. Ale jeszcze idę kawałek dalej. Brusco Elektriko. O, jaki fajny bar. Gangsbauer. Gangsbauer, tak. Dodam tylko, że dlatego tu jest tyle zabytków, bo to miasteczko nie zostało zburzone podczas wojny. Znowu, kurde, nie szedłem nad tą. Ale dobra, dojdziemy aż tutaj. Końcowej stacji tego miasta. Oj, ależ tu jest uliczka. Tak prawdę mówiąc, to mogłem nocować tutaj w Ratyzbonie i dojechać się tylko do Monachium, bo na Monachium to największe atrakcje. Jeden dzień wystarczy, łby. A tu fajnie byłoby się poszwędać wieczorową porą. Się klimat aż wylewa. To jest Stockholm. Jakieś jedzenie chyba. Jak to wygląda? Fajnego. Idę nawet tu przez ten parking, idę, lecę,
bo widzę, jest ten most kamienny. O wow, ale tu też pływają stateczki. Rzeka Dunaj. Miałem tu przyjechać na 3-4 godzinki, ale widzę, że to będzie za mało, żeby to obejść całe i sobie sfotografować i nagrać. No, takie piękne miejsca. A kumpel, który chciał ze mną przyjechać, chciał tu na pół dnia przyjechać, w sensie, że byśmy przyjechali koło 10, koło 16 trzeba byłoby uciekać do Monachium. Także mówię, jak ktoś planowałby tutaj pobyt, to to jeszcze obok jest niedaleko Norymberga, też piękna, to proponuję tu nocować i pojechać do Monachium. I to najważniejsze rzeczy w Monachium, jeden dzień to na spokojnie się da. Tam jest metro, także tam z jednego końca na drugi to jest moment, przeskakujecie. A tu być w tym klimacie. Przymyślisz, jeszcze tutaj był dom Goliata, na którym był mural walki Goliata, ale to brzegiem Dunaju do mostu kamiennego. Kurde, nie moczyłem jeszcze nóg w Dunaju, ale raczej dzisiaj tego nie zrobię. Zastanawiam się, jak z której strony idą chmury, czy to tak. O Jezu, ale to właśnie one tu idą. Dobra, biegnę zdjęciować most. Bo jest teraz okienko, widzę znowu już pogodowe. Ależ to jest pięknie. Nie mówię o tych muralach, ale to tutaj co się wydobywa za zakrętu. Muszę szybko przejść na drugą stronę, żeby strzelić z tamtej strony mostu te fotki. Mamy bramę wejściową na most kamienny. Magnes muszę pamiętać, żeby kupić. Magnes, tu są takie ładne, 4,50, a ciekawe ile to takie. Dobra, to przyjdę, jak będę schodził z mostu. Ależ pięknie.